Cześć. Przed chwilą przyszła mi właśnie paczuszka z preorderem i postanowiłam, że nagram od razu właśnie tą paczkę. Co do tej paczki, to w sumie nie wiem, co to jest. Przypuszczam, że albo Boku no Hero Akademia, tom 24, albo One Piece. Także po raz pierwszy nie wiem w ogóle, co się znajduje w paczce, która mi przyszła. Więc no, rozpakuję ją i pokażę. Okej, okazało się, że jest to One Piece. Tom 63 już. No co mogę powiedzieć? Jest to dalej wyspa Rebo Ludzi. Z tego co wiem. Okej. Są tutaj. Dostałam sporo dodatków do tego tomu. Oczywiście Paragon, czyli najważniejszy dodatek. Taka karta. Taka karta. I jeszcze taka karta. JPF widzę, że stara się z tymi dodatkami ostatnio. Nie są to dodatki typu coś, co wygląda jak okładka, tylko jednak są to inne grafiki. Co mnie cieszy, bo w sumie karta taka jak okładka jest mało ciekawa, a tak to urozmaicenie jest. Tutaj może pokażę kreskę jakoś, bo jednak jest to 63 tom. I trochę spoilerów tutaj może być. Szczerze nie wiem, co tutaj mogę pokazać, a co nie. Może coś takiego. Tylko oczywiście bez dymków. Okej, zdecydowałam, że pokażę to. I z tego, co zauważyłam, jest to tom 12-chapterowy. I jest dosyć gruby, jak na One Piece'a. Szczerze mówiąc. Więc bardzo fajnie. I oczywiście musiało coś się stać z tym tomem. Nie mógł on... Przez chwilę chyba było słuchać moje e-lekcje, nieważne. Z tego co widzę, jest on tutaj, nie no, widać chyba, no uszkodzony po prostu. Aczkolwiek nie aż tak, żebym go musiała reklamować czy coś, no bo jest to tylko takie małe zagięcie, które przyznam, że bardzo mnie irytuje i jestem trochę zła, ale już nie będę robić JPF-owi problemów. No, także to tyle. Bardzo krótki unboxing, ale no, niech sobie jest. Zawsze lepiej jeden film niż nic. Także to tyle. Do zobaczenia.